Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Drukarnia Nowa Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Szukasz dobrej oferty hipotecznej? Zapraszamy do biur Polskiej Credit Union. Jeżeli nie masz czasu, to zadzwoń i skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Po szczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Biała! Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę. Kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Po szczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. A teraz wyraźna zmiana tematyki i nastroju dzisiejszego programu. A to ze sprawą kolejnego odcinka serialu High Park Crew, zrealizowanej w lecie minionego roku Sądy Ulicznej, w której Rafał Zimowski cierpliwie zadaje młodym ludziom pytania na przeróżne, przeważnie bardzo odległe od siebie zagadnienia. Is there gravity on the moon? No. No. So what happens on the moon? You float. Is there gravity on the moon? No. No. So what happened? Yes, there is, yeah. How will they walk on the moon then? Well, I know that is there gravity? It's hard for them to walk. So what answer are we going with? There's gravity on Earth. There's no gravity on the moon. So what happens on the moon? It's a good call. I did learn this at one point in my life. Is there gravity on the moon? No. I don't think so, no. 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 A little bit. So there is a little bit. A little bit? No, there's no gravity in space. In the moon. Not in the moon, yeah. But okay. What happens to those astronauts? Have you ever seen them on the moon? Like they jump up and down? What makes them go down? I have no idea. Could it be like the human weight? Like it's not like you're just in quantum physics? I don't know. Yeah? Is there gravity on the moon? We're asking her. She says no. What do you think? 1/6, she says it's 1/6. Whatever, that means whatever. Sure, 1/2. Whatever. Something new. Okay, awesome, awesome, yes. Yeah, yes, there's gravity, but there's less gravity as, you know, the images that were shot in Hollywood of those guys jumping around and stuff, right? I don't know how they actually did that with ropes or whatever. Oh, so you don't think that was real? They landed, but they needed proof that they did so for the masses, so they used the footage from the studios, but they actually did what they did. Who discovered America? The well, native people who were living there. Discovered it, yes. One day they woke up. Yeah. It's America. Yeah. But
what European? Who got lost and found it? Christopher Columbus. What year did Columbus discover America? 1812? Wait, there's actually a song about it. Yeah, that's what I'm thinking. Can you sing the song for us? What's his planet? 12 de octubre descubrió América. Tierra, tierra. I can't remember which year it was. Yeah, I just can't remember the date. I don't know, I say 1812. Okay. I really have no idea. It was 1492. But it's a good song. Did you guys follow World Cup? A little bit. Yeah? So how many players are there on a soccer team? No clue. When I say followed it, I bet on a team and they lost. Let's say 23 players. 23 players. So that's close, it's 11. But you know, but there's also some sitting on the bench. Yeah, that's what I'm saying. I'm talking about the field. No, that's what I was saying. I was incorporating everyone, the bench sitters. There's probably more than 23. Janitor. Yeah. No, the coach and the core team. Yes. I'd say we're around 23. You should look that up. You should add that to your list. I will. How many players are there on a soccer team? 16? Close. 11. There's the goalie, there's the pot. Take a guess. 3, 6. Is it 6? 6. 8? 8, okay, you? 8, 2. I was gonna say 8 or 9. 8 or 9.